Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Jedną z najbardziej powszechnie występujących chorób cywilizacyjnych w dzisiejszych czasach jest osteoporoza. Ona najczęściej objawia się u ludzi starszych jakimiś złamaniami, kontuzjami, ale prawda jest taka, o czym mało osób wie, że na osteoporozę pracuje się całe życie. Tak, to prawda. Jest to choroba, która się nasila bardzo szybko w związku ze starzeniem się współczesnych społeczeństw. Jest to choroba nazywana często cywilizacyjną, ale jest to choroba dietozależna. Jedna z ważnych chorób dietozależnych, bowiem dieta, i to we wczesnych fazach życia, ma decydującą rolę w rozwoju osteoporozy i występowaniu złamań w wieku późniejszym. W takim razie kiedy należy zacząć tą profilaktykę tej choroby? W jakim wieku? Profilaktykę trzeba rozpoczynać jak najwcześniej, bowiem kiedy już wystąpi złamanie, a wtedy najczęściej dopiero diagnozuje się tę chorobę, bowiem ona przebiega przez całe życie w sposób w zasadzie bezobjawowy, bezbolesny i dopiero sygnalizuje złamania kości. Złamanie kości pod wpływem jakiegoś niewielkiego uderzenia czy upadku i wówczas zdiagnozowana jest osteoporoza. Wówczas na zapobieganie jest już za późno. Po prostu trzeba się zgłosić do medycyny naprawczej i tę chorobę intensywnie leczyć. Natomiast jest to o tyle ciekawa choroba, że można jej zapobiegać przed dużo, dużo wcześniej, a mianowicie w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym, mniej więcej do 30 roku życia. Bowiem budowanie masy kostnej i gęstości mineralnej jest funkcją fizjologiczną. Do pewnego okresu życia przybywa nam masy kostnej, a potem po krótkim okresie plateau fizjologicznie ubywa i nic na to nie poradzimy. Gdyby człowiek żył 130 lat, a w tej chwili przewiduje się, że ewentualnie do 120 lat możemy żyć, to wtedy praktycznie wszyscy mielibyśmy osteoporozę. Czyli zapobiegać należy jak najwcześniej, w momencie, kiedy budujemy tę naszą szczytową masę kostną, genetycznie uwarunkowaną. Pani profesor, to powiedzmy w takim razie, podpowiedzmy rodzicom, jak mogą zadbać o to, żeby u ich dzieci nie wystąpiła osteoporoza. Jak powinni ich żywić, czego unikać? Masy kostnej przybywa najwięcej w wieku okołopokwitaniowym. Tempo przyrostu jest wówczas największe. I w tym okresie szczególnie należałoby zadbać o zapewnienie jak najlepszych tych przyrostów. Znamy czynniki, które mogą wpływać albo negatywnie, albo pozytywnie na te właściwe, optymalne przyrosty masy kostnej. Na niektóre czynniki oczywiście mamy wpływ, na inne nie. Jeśli występuje jakaś towarzysząca choroba, przy której zażywamy leki, które hamują przyrost masy kostnej, to oczywiście musimy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Ale w zwyczajnym życiu przede wszystkim powinniśmy zapewnić dostateczną ilość w diecie młodych ludzi wapnia w postaci produktów zawierających wapń, czyli głównie produktów mlecznych, pochodzenia mlecznego i witaminę D. Witamina D jest rozpuszczalną witaminą w tłuszczach, w związku z tym powinniśmy jeść produkty, które ją zawierają, a więc ryby, ewentualnie wzbogacane margaryny, dobrej jakości jaja czy dobrej jakości mięsa. Również niezbędnym czynnikiem jest zachowanie właściwej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna nie tylko, że poprzez pracę mięśni stymuluje budowę właściwej wewnętrznej struktury tkanki kostnej, ale dodatkowo, jak stwierdzono, aktywność fizyczna zwiększa przyswajalność wapnia z produktów, które spożywamy razem z naszą dietą. Dodatkowym źródłem witaminy D
ponieważ jest jej mało w produktach spożywczych, jest korzystanie z promieni słonecznych i produkowanie tej witaminy w naszej skórze pod wpływem fotokonwersji 7-dehydrocholesterolu do prewitaminy. Jest to tak ciekawa witamina, podkreślę, jest to jedyna witamina, którą możemy sami produkować, bo wszystkie inne musimy dostarczać z pożywieniem. A witamina D zarówno jest w pożywieniu, jak również możemy ją wyprodukować, ale tylko w niektórych miesiącach. Mniej więcej od kwietnia, tu w naszym klimacie i w naszej szerokości geograficznej, do września, pod warunkiem, że nie będziemy się smarować kremami z protektorami i wystawimy nasze ciało, niekoniecznie w południe, przed godzinami przedpołudniowymi i wczesnym popołudniem, chociażby na 20 do minut do 30 minut dziennie. Czy właściwa dieta i ten optymalny poziom aktywności fizycznej są wystarczającymi środkami zapobiegawczymi? Tak, to są warunki wstępne. Dobrze byłoby również, żeby spożywać dostateczną ilość warzyw i owoców, bowiem one mają alkalizujące właściwości dla naszego organizmu, co również sprzyja przyswajaniu wapnia i innych składników. A poza tym, poza tymi pozytywnymi czynnikami, powinniśmy unikać tych czynników negatywnych, które przeszkadzają w budowaniu właściwej gęstości mineralnej kości. A więc przeszkadza oczywiście palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, czy wieczne odchudzanie. I do takiego stopnia, że no powiedzmy wykazuje już dana osoba niedowagę, czyli nawet określono to wskaźnikiem body mass index. Jeśli ten wskaźnik jest poniżej 18,5, wówczas również jest to czynnik ryzyka rozwoju osteoporozy. A więc unikanie tych czynników, które wpływają negatywnie, a zapewnienie w diecie i pod względem aktywności ruchowej odpowiedni styl życia, który zapewni budowę kości, budowę najwyższej szczytowej masy kostnej, najpóźniej do połowy trzeciej dekady życia, bowiem już później nigdy tej szczytowej dużej masy kostnej nie zbudujemy. Potem tylko fizjologicznie może nam ubywać. No właśnie. I co z tymi osobami po 30 roku życia? Jak one mogą dbać o swoje kości? No w dalszym ciągu dostarczać z dietą dostateczną ilość wapnia i witaminy D i wszystkich innych składników mineralnych, być aktywnym fizycznie, jeść dużo warzyw i owoców, a więc w dalszym ciągu te czynniki zapobiegające rozwojowi osteoporozy utrzymywać przez całe życie, bowiem niebezpiecznym okresem jest wejście kobiety w okres menopauzy, mężczyzny mniej więcej 10 lat później w okres andropauzy, po którym to okresie na skutek ustania tej hormonalnej kaskady ubywa w szybszym tempie masy kostnej. I wówczas jest to niebezpieczny wiek, jeśli chodzi o wejście w strefę złamań kości. Ale ktoś, kto dbał przez całe życie o swoje kości, może nigdy nie wejść w tę strefę złamań. Więc wszystko zależy od zapobiegania we wcześniejszych etapach życia. Ostatnie moje pytanie, czy stosowanie suplementów z wapniem, z witaminą D, z innymi może składnikami tutaj może wspomóc tą profilaktykę, czy my odradzamy takie rzeczy? Nie, no może wspomóc, oczywiście. No, każdy powinien być świadomy, czy spożywa z dietą dostateczną ilość tych składników, wówczas nie trzeba się wspomagać suplementami, ale jeśli na skutek różnych uwarunkowań, czy to czynników zdrowotnych, czy różnych chorób, które mogą utrudniać budowanie właściwej masy kostnej, no to świadomie trzeba, radząc się fachowca, dietetyka lub lekarza, wspomagać się suplementami. Dziękuję za rozmowę.